Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Broda, to jest kolejny już 8 czy 9 odcinek LEGO Hobbit. Jak widzicie, uciekliśmy z jaskini pełnych goboli. Ale gdzie jest Frodo? Znaczy Frodo, Bilbo, przepraszam. Zobaczmy. I'll tell you what happened. Master Baggins saw his chance and he took it. We will not be seeing our hobbit again. He is long gone. No. He isn't. Gilbert Beckett! How on earth did you get past the goblins? Oh, indeed. Oh, what does it matter? He's back. No, jesteśmy z powrotem. Uciekliśmy, tak jak mówię, przed tymi goblinami. Słuchajcie, dobrze, poniszczmy sobie te drzewka i tak dalej, bo widzicie, potrzebujemy troszkę tych dodatkowych budulców, pewnie będziemy potrzebować, więc okej, może chociaż tyle być. No i lecimy z powrotem na ścieżkę, tak żebyśmy przeszli tą grę. Potem oczywiście przejdę ją na 100%. Oj, jesteśmy. A sense of foreboding fell over the company. They were not alone. Had something followed them from the Goblin Kingdom? Or was it perhaps some other, even greater threat? No właśnie, co to będzie? Ten z tą kiełbachą. A, jedzą. Tak, jedzonko. Nie ma jak kiełbaska. O. Orki i ten bez ręki. Nie, za to. Dalej tu ta ręka jest. A jego. O mój Boże. Na strzępy i tak przegracie z nami, na pewno. Uciekają. Dobrze, musimy uciekać, tak? Okej, kolejna minigierka. Yo, 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 uciekamy. O, te ucieczki będą dobre. Wow, 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 uciekać, uciekać. Szybko biegnij, biegnij, ale te krasnoludy są szybkie. W sumie, tak, właśnie to się zgadza. Krasnoludy były dobrymi sprinterami, tak, tak, nie mylicie się. Potrafiły dość szybko biegać, ale dość szybko się również męczyły. No i znowu te dziady tutaj. No dobra. Pierwsze zniszczmy ten element, zobaczymy co tutaj też na nas czeka. Potrzebujemy Gandalfa, którego tu nie ma. A to wstrętny Gandalf. Dobra, to też można pewnie jakoś... O, tu możemy coś zniszczyć. Okej, okay, i z tego poskładamy pewną konstrukcję. Aha, rozumiem. Okej, okay, i teraz będziemy mogli... A, te wstrętne wilkory macie za swoje... Dobra, i K klikamy teraz. I musimy to zniszczyć. Jeszcze troszkę, jest, udało się. No i teraz mamy przejście, dzięki któremu możemy sobie wyjść na górę. Okej. I zobaczmy teraz, co tu na nas czeka. Co to za sowa jakaś? Podpowiedź można? Okej. What the fuck, co ten piesor tu robi? No, wypierdzielaj gościu stąd. No ile was tu więcej matka nie miała? Klikamy K. Niech tutaj wszyscy wejdą, bo potrzebujemy tego pana z młotem. Tak czy inaczej. Prawda? No właśnie. No właśnie. Okej, okay, no i teraz będziemy mogli przesunąć tę skałę. Wyjdziemy sobie... A, tu coś jest ukryte, no.
Nieładnie tak ukrywać te rzeczy. No, idźcie mi stąd, wilkory. Spadowa. Dobra, musimy znaleźć ten jeden element. Słuchajcie. Dobra. Okej, jak widzicie, tutaj nam jest potrzebna ta skała. Gdzie ją znajdziemy? Muszę tutaj, musimy poniszczyć te wszystkie elementy, żeby zobaczyć, gdzie też się ta skała ukrywa. O właśnie, tu jest ten element. Teraz trzeba rzucić w to miejsce, tak jak podpowiadają. No i coś możemy zbudować teraz. Ślicznie. Elegancko. No i teraz skakujemy tutaj. Popatrzcie, ja to jest super, można tak się wspinać. Ładnie, ładnie, elegancko. O nie! Nie, 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 nie! O, to jest ta scena, pamiętacie? Z filmu? Właśnie o tę scenę chodziło. Gdzie jest pan łucznik? Dobra. Niech wyskoczy nam tutaj. Jeszcze raz, łucznik. Tak, i tutaj. Ja wam polecam przeczytać książkę Hobbita, ponieważ jest ona naprawdę wyśmienita. Bardzo miło się mi ją czytało. Oho, nie, 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 nie! Ło! Wilkory, spadać stąd. Tak jest, niszczymy, spalimy te wstrętne wilkory, pieseły. Jeszcze jeden. Tak jest, i po wilkorze. Nie sfurał się? Rzucajcie, furają się. No, uciekli. Albo i nie. Kolejne! A pieseły, będą pieczone wilki. Patrzcie, patrzcie i płaczcie, ale się pieką. Tak jest, pieczcie się. Gdzie uciekacie? Tak jest, jeszcze jeden. Wow, 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 nam ostrzeliwują nasze drzewo. No i chyba teraz, tak? Tak jest, elegancko. No i zobaczymy, co nas tutaj czeka teraz. O nie! Oj! No, to teraz będzie niewesoło. O fuck, co tu się dzieje? Azog, tak. No i będziemy walczyć pewnie z Azogiem. Dobrze, gdzie jesteście? Tak jest! Dzielny królu krasnoludów! Walcz, walcz, walcz z nimi! Tak jest! Uda się! Tak jest! Jest, udało się. No i co teraz powiesz? Masz? Masz za swoje? Ała, to bolało, ty cwaniaku, ty. Kurka wodna. Wow, 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 wow. Tak nie może być. Oj, swojego zabiłem. Ha. Tak jest, kakakakaj, nie. Nie udało się. Dobra. Musimy pokonać te... O, jest. Dobra. Nie, 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 nie rzucaj tego do mnie. O. A macie. A macie wstrętne orki.
Dobra, unikamy. Ale trzeba orki pokonać. Patrzcie, ile surowców teraz wypada z tego. I kolejne. Ha. Walczymy, walczymy, walczymy. Tak jest, K. Okej. Okay. Ha. Jest, udało się. Tak jest, no i co na to, powiesz. Jot, jot. Tak jest, ha. Tak, elegancko. I co ty na to? Znowu wsiadł na tego swojego rumaka. Uff. Nikogo nie zabijesz. Tak jest, krasnoludy nadciągają. Come back! Iha! Na strzępy, tak jasne. Dawać te orki. Tak jest, jeszcze jeden, do bicia. Nie ma, że boli. A masz, a masz. I jeszcze jeden, a masz. Tak jest, został pokonany. I co teraz, co teraz? Azog, co teraz ty na to? O nie! Co to ma być? Nie ma szans! Ty wstrętny Azogu. Tak jest, brawo, broń się! Dostał plaskacza. Nie! Co tu się dzieje? Widzicie to? O, nasz orły na szczęście nas obronią. Ta ręka tu jest. OMG, dobre to jest. Co za ręka? O! I za głowę. I uciekamy. Wszystkich pozbierali. I lecimy, desant. Wow, no, udało się uciec. Coś pięknego, ta gra to jest coś pięknego, mistrzostwo. No, przeszliśmy ten etap, udało się. Z patelni. No cóż, ja dziękuję wam za uwagę, moi drodzy, i żegnam się z wami. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.